Zawartość dwutlenku węgla CO2 w atmosferze zwiększa się wraz z ciągłym spalaniem paliw kopalnych przez człowieka. Zależność pomiędzy czasem T w dekadach od momentu pierwszego pomiaru poziomu CO2 w atmosferze, a całkowitą zawartością CO2 w atmosferze, a dekada od T, w częściach na milion, czyli ppm, przedstawiono za pomocą następującej funkcji: a dekada od T równa się 315 razy. 1,06 do potęgi T. Uzupełnij poniższe zdanie dotyczące rocznego tempa zmian zawartości CO2 w atmosferze, wynik zaokrągli do 4 miejsc po przecinku. Każdego roku poziom CO2 w atmosferze zwiększa się o czynnik i trzeba tutaj wpisać, jaki to jest czynnik. No więc tutaj zasadniczy problem jest taki, że ta funkcja jest tak zdefiniowana, że czas jest mierzony tutaj w dekadach. Podkreślę to, to jest dosyć nietypowa jednostka. Dekada, czyli 10 lat. No i to jest tutaj za każdym razem podkreślone, że to jest dekada, że ten czas jest w dekadach. A pytanie jest, jakie jest roczne tempo zmian zawartości CO2, czyli każdego roku, o jaki czynnik się zwiększa poziom tego CO2 w atmosferze? Czyli trzeba tutaj zamienić jednostki. No, gdyby nas pytali. O jaki czynnik zwiększa się ten poziom CO2 co dekadę? No to byśmy wiedzieli. Po prostu to jest ten czynnik 1,06. Co dekadę poziom, poziom, poziom CO2 zwiększa się o 1,06. Natomiast pytają nas, o ile się zwiększa w ciągu roku. No i żeby lepiej to sobie tutaj uzmysłowić, to ja zrobię taką tabelkę. Podejrzewam, że to będzie bardzo pouczające. Czyli tutaj będziemy mieli czas. Tutaj mamy to A dekada od T. No i tutaj powiedzmy sobie, wstawimy t równe 0. Jak t jest równe 0, to tutaj mamy 0 wykładniku, więc to jest całe równe 1, więc to stężenie jest 315 ppm. Teraz jak upłynie rok, to jakie będzie to stężenie? Najpierw, ile to jest rok? W dekadach rok to jest 1 dziesiąta, czyli to jest 0,1 dekady to jest rok. No to wtedy stężenie będzie równe 315 razy 1,06. Do potęgi 0,1. Jak upłyną 2 lata, to są dwie dziesiąte dekady, stężenie będzie 315 razy 1,06 do potęgi 0,2. Czyli widzimy, że ten czynnik, o który mnoży się stężenie, jak wtedy, kiedy upływa jeden rok, to jest właśnie ten czynnik 1,06 do potęgi 1 dziesiąta. Czyli musimy obliczyć, ile to jest równe. Ile jest równe 1,06 do potęgi 1 dziesiąta. No i to mogę obliczyć na kalkulatorze. 1,06 do potęgi 0,1. 0,1 to się równa. 1,00584 i tak dalej. Tutaj każą nam zaokrąglić do czterech miejsc po przecinku, czyli to będzie 1,005, no i 8 w zaokrągleniu, czyli to będzie 1,0058. No i to jest ten czynnik, który tutaj muszę wpisać w polu odpowiedzi 0,058. Żeby to jeszcze wyraźniej podkreślić, mógłbym tutaj napisać funkcję a rok od t. Tym razem czas, gdybym mierzył w latach, nie w dekadach, tak jak tutaj, to wtedy napisałbym tę funkcję w takiej postaci, że to jest 315 razy ten czynnik, który się domnaża po upływie roku, czyli ten, który właśnie tutaj obliczyłem czyli 1,0058 do wykładnika t. To oddzielę, żeby nam się z tym nie mieszało. Czyli ta funkcja wtedy, kiedy czas byłby wyskalowany w latach, byłby mierzony w latach, wyglądałaby właśnie w taki sposób. Każdego roku stężenie CO2 zwiększałoby się o czynnik, właśnie tak, jak tutaj obliczyliśmy. A bierze się to stąd, że tę podstawę funkcji wykładniczej, która była dla czasu mierzonego w dekadach, musieliśmy podnieść do potęgi 1, dziesiąta, dlatego że wzięliśmy jednostkę czasu rok, który jest jedną dziesiątą tej jednostki, która była wcześniej, czyli dekady.